To co, pogadajcie sobie, a ja wam przyniosę coś do picia. Dzięki. Powiedz mi, czemu ty chcesz wejść w tę spółkę, co? Przecież mając swoją kasę, możesz założyć coś swojego. No ale po co mam rozkręcać coś od nowa, jak tutaj jest fajny pomysł, który działa i przynosi zyski? No tak, przynosi zyski, wiesz, tylko że... Maek, no to jest ciężka charówa tak naprawdę. Wiesz, ja z Jankiem tam robiliśmy wszystko. Jeździliśmy po towar do Włoch, sami zajmowaliśmy się rozładunkiem, załadunkiem. Wiesz, musisz negocjować ceny, być zaradny, no przede wszystkim, no wszystko zależy od ciebie. No stary, ale ja niejedno robiłem już w życiu i wiem, co to jest ciężka praca. Wiesz, no w to nie wątpię, okej, tylko no po prostu cię uprzedzam, wiesz, żebyś nie myślał sobie, że to jest praca, siedzisz sobie za biurkiem, tylko kasy. A nie, to wiem, szefie. To nie wygłupiaj się, bo co ja cenię sobie szczerość i powagę, naprawdę. Zero jakichś krętarstw, oszustw. Wszystko ma być legalnie, rozumiesz? Żadnych lewych interesów. Tak jak ma być. Wiadomo, no przecież jak mamy razem pracować, to tylko uczciwie. To mi się podoba. No to w takim razie jeszcze jedno tylko pytanie mam do ciebie, kiedy mógłbyś wyłożyć kasy dla Janka? Nawet zaraz. Tak? Pieniądze leżą w banku i czekają. To co mówisz? No? Wspólnicy. No tak, no co? Wspólnicy! Musimy to oblać. No tak, no musimy i to nie wodą, nie? Ej, słuchajcie, Męcia, słuchajcie, chodźcie, coś wam muszę powiedzieć. I raz, chodź tu. Co jest? Słuchajcie. Ogłaszam wam, że Maek jest od dzisiaj moim nowym wspólnikiem. No to super! Słuchaj, wszystko dzięki Lucy. Lucy, kochanie! Dobrze, biznes i tak trzeba, tak trzeba. Słuchajcie, naprawdę bardzo się cieszę, że się dogadaliście. Dobra, to musimy to uczcić. Tak, Męcia, to szkoda tego łyskacza, ty tam zabawiasz. Łyskacza. Wiesz co, ja miałam raczej na myśli symboliczną lampkę wina. No. Ale wina! Jesteśmy w pracy! A moja wina! Ej, sorry, słuchajcie, przepraszam, że się wtrącam, ale co, wy winem to chcecie oblewać? Właśnie nie. Słuchajcie, ja mam coś lepszego. Taram! Co to za kompocik masz? Co ty przynosisz do pracy alkohol? Ty, to bimber jest. Skąd ty to masz, Dominiczka? Wiesz co, mój tata pędzi, ale cicho. Tak swoją drogą, słuchajcie, to ma z 80%. Wolfka, dawaj kielon, dawaj. Polewamy, próbujemy. Nie, Irek, nie pij tego. Polewamy to, musimy... Przecież to jest alkohol z niewiadomego źródła. Z niewiadomego. Z dominikowego. Dawaj. Tylko źródełka, ty, no przysłyszałaś. Szanowny tatuś Dominiczki pędzi. Ale na pierwszy ogień, dawaj. Jakież to siwo to jest! Ja się w kraju poczułem normalnie, Lucy. Mela, kapkę chociaż. Dla mnie to symbolicznie. A, symbolicznie ma. Nie, ja tego nie piję i wam też już radzę tego nie pić. Poza tym przenieście się do stolika, bo zaraz odstraszycie wszystkich. Melcia, to jest takie pyszne, chociaż ja ci z wodą rozrobię. Jednego spróbuj, no. Pi, maleńka. Może te twoje vlogi przestaną być w końcu takie nudne. Wiesz co, wolę być nudna, niż wylądować w szpitalu z jakimś zatruciem alkoholowym albo, nie wiem, za ślepotą. Mela, to naprawdę nie jest aż takie złe. Poza tym tata Dominiki na pewno wie, co robi. Tak? To czemu ona nie pije? Rany, Mela! Słuchaj, ktoś musi być trzeźwy i pilnować pubu, tak?